By on o oh. bądź mno. Mati, level 20. Dwa lata temu zdałeś prawko. Od tej pory zawsze marzyłeś o samochodzie, ale nie takim rodzicu, takim własnym, o którego mógłbyś dbać, myć go, sam go tankować, którym mógłbyś pojechać, gdzie tylko chcesz i kiedy tylko chcesz. Jakoś tydzień temu zerwałeś ze swoją lożką Była to Karyna 8 na 10, Kładało wam się bardzo dobrze, bardzo się kochaliście, przynosiliście sobie śniadania do łóżka, mówiliście sobie miłe słówka, pomagaliście sobie w potrzebie. Skoczyłbyś za nią w ogień. Było wręcz Realnie można rzec. Wszystko skończyło się około miesiąc przed Twoimi 20 urodzinami. Karyna nagle przestała do Ciebie dzwonić. Nie pokłóciliście się, tak po prostu. Gdy chciałeś się z nią spotkać w ciągu tygodnia, mówiła, że nie ma czasu. W Weekendy z kolei jej wymówką było to, że jest zmęczona po ciężkim tygodniu. Nie widywaliście się prawie w ogóle. Raz udało ci się wyrwać w niedzielę do kina na film. Nie dość, że przespała całą drogę autobusem do kina i z powrotem to i na filmie drzemała. Przez całe spotkanie zamieniłeś z nią dosłownie cztery słowa. Dzień przed Twoją dwudziestką. Napisałeś jej SMS-a, że chcesz się. Spotkać, bo masz jej coś ważnego do powiedzenia. Chyba się przejęła, bo dziwo znalazła czas, żeby się z Tobą zobaczyć. Gdy dojechałeś do jej domu, ta już czekała na ciebie przed bramą. Chodź, Mati, do środka. Zrobię herbaty. Tak dawno się już nie widzieliśmy. No ja właśnie w tej sprawie nie mam ochoty na herbatę. Przyjechałem Ci tylko powiedzieć, że koniec z nami. W jej oczach pojawiły się łzy. A, a, ale Mati, dlaczego? Między nami coś się chyba wypaliło. W ogóle nie znajdujesz dla mnie czasu. Nasz związek to już nie to, co kiedyś. Dlatego już postanowiłem. To koniec. Tak będzie lepiej dla nas obojga. Mat to nie tak, daj mi się wytłumaczyć Twoje tłumaczenia nie mają sensu Długo nad tym myślałem i zdania nie zmienię To koniec, Karyna rozpłakała się Złapała cię za rękę i zaczęła ciągnąć w stronę garażu Słuchaj mnie Mati Nie spotykałam się z tobą nie dlatego, że nie chciałam Miesiąc temu znalazłam sobie pracę I harowałam po 14 godzin Od poniedziałku do soboty, żeby zarobić Na twój prezent urodzinowy, bo cię kocham Gamoniu Otworzyła garaż, stał tam samochód Deu Matis Karyna specjalnie oderwała z tyłu łzy, żeby było Mati Łzy napłynęły ci do oczu nie były to łzy wzruszenia były to łzy szczęścia. Kurwa jak dobrze, że dosłownie dwie minuty temu Zerwałeś z tą głupią kurwą. Ty piara kupiła ci na urodziny Matiza. Karyna jebło cię turbo, jakby się kumple dowiedzieli, że woże się Matizem nie miałbym życia. Cisnęliby ze mnie bekę do końca świata. I jeden dzień dłużej. Gdy wypowiedziałeś te słowa, z bagażnika Matiza wyskoczył Jurek owsiak, wziął rozpęd i zajebał karnie z pół w czoło. Krzycząc: Jak zajebę bez butaluja, to nie ma we wsi chuja! Karyna upada i traci przytomność. Owsiak podbiega i przykleja jej serduszko do Dziękuję Jurę. Razem z Jurasem wsiadacie do Matiza, przejeżdżacie po leżącej Karinie, spierdalacie do lasu.